Cześć, jestem w Górze Karwali. Jak widać, sady. Jak znowu Riverside. Przepraszam bardzo. 920 znowu w akcji. O, wpadłem sobie tutaj. O, zobaczcie, co jest tam. Tam jest bunkier. A raczej stanowisko obronne albo obserwacyjne. Już nie pamiętam, jak to się wymywał. Riverside opierdzielony już w błocie. Znowu będzie czyszczenie. A teraz sobie idziemy. Jajajaj. O, ja pierdzielę. Zobaczcie, jakie to jest bagno. Trzeba przejść. Muszę sobie wziąć w drugą rękę rower, bo tak to nie dam rady. A jeszcze zrozumcie, że tu takie badyle wystają. Jak ja tu byłem ponad 10 lat temu. Jasna cholera. Czekajcie. Cholerne kije. Słuchajcie, jak ja tu byłem ponad 10 lat temu, to tu wyrżnąłem taką ścieżkę do tego, że nie jeden by tu nawet z rowerem przeszedł. A widzę, że to nieźle zarosło. Jasne. Że mi się Riverside klinuje za każdym razem. O. Jeszcze jest tu, słuchajcie, mordy gigantyczny śmietnik, słowuje się. Ała, shit. Chcę te badyle przebić. Wiecie, co jest najgorsze? Że nikt tego nie wycina. Dawaj. Nie chcę przerywać, nagrywać, żeby potem nikt mi nie zarzucił. Ja sobie jaja zrobiłem. O, i nic nie nagrałem. Rower sobie postawimy gdzieś tutaj. Cholerne kije. Dobra. O, w mordę. Dobra. Stoi stabilnie. O, mordę. Jesteśmy. O, teraz pokażę, jak to wygląda. Stanowisko obserwacyjne. Słuchajcie, mieć w pamięci, jak to wszystko wygląda dokładnie, to musiałbym ze sobą nosić encyklopedię albo coś w tym stylu. Oberwał nieźle tutaj. Jest niski, bodajże 1,60 m. Ale też uwierzcie, że jest dobrze zagruzowany. Więc niesamowicie to trzeba by zbierać. Ale to jest ciemno. O. Z tego, co gadałem z kumplem. O, i tak to wyglądało. Tam mamy Wisłę, sady i tutaj sobie siedział typ i obserwował. Miał też pewnie karabin maszynowy. Napierdzielał do idących. Tylko pole widzenia miał gówniane, no bo co? Jak tam szli i się skradali przy ziemi, no to już ich nie widział i nie mógł walnąć. Trochę nieprzemyślane. Ale czego się spodziewać. Jak mi kumpel mówił, tu w nocy przychodzą parki na małe bzykanko. Nie wiem, czy to prawda, nigdy tu w nocy nie byłem, ale oberwał czymś. Widać, że złomiarze też tu działają. Cholera, sobie jeszcze kurtkę zaraz porwę. Bardzo przepraszam, ale jestem pochorobowym, więc jeszcze mi zatok schodzi. Więc jeżeli go swoim charchaniem urażę, to bardzo przepraszam. Przyjechałem tutaj, bo mnie tu 10 lat nie było, więc przydałoby się. Riverside sobie tam zaparkował. I zobaczcie, tak to wygląda z tej strony. Więc jakby tutaj o taki zrobić, obciąć to trochę, wtedy strzelec miałby lepiej. No ale mówię, to jest stanowisko obserwacyjne, ale tam oberwał po górze. I tutaj sobie szli żołnierze radzieccy, to kosił ich równo, jak tam sat idzie. O, mordę. Potem udostępnię lokalizację tego. Góra Karwalia, każdy sobie znajdzie koło sadów. Wylotówka w stronę Warszawy, brzegiem Wisły. Ludzie, słuchajcie, to jeszcze nic, bo my idziemy dalej. Tylko kurde, wiecie co? Pójdziemy sobie tędy. Nie pamiętam, jak to się już dokładnie szło, ale
Ja się nie będę pierdzielił. Schodzimy na dół. Wiecie, 10 lat człowieka nie było, to chyba zarosło. A że nikt tu nie chodził, nie doglądał tego, to wiecie jak to jest. Ja pierdzielę. Radzę wam uważać, bo jest to glina jak cholera. O, tu mamy drugi. To jest pewnie bunkier dowodzenia. Mogę się mylić, poprawcie mnie w komentarzach. Po to są komentarze, żebyśmy sobie podyskutowali, ja i moi widzowie, na temat takich i owych. Powiem wam tak, uważajcie tutaj, bo tutaj jest, widzicie, bagno niezłe, bo tam jest wyżej studnia głębinowa, co Niemcy wykopali i tam woda wali niesamowicie. A, ktoś tam chodzi. O, ja pierdzielę. Ojej. Wejść do środka oczywiście nie wejdę, bo się nie da. A nawet jakby się dało, to bym nie wszedł. Bo wolę żyć, niż utonąć. O, zresztą jak widzicie, bunkier się zapadł. Tu mamy... Oła, tu mamy okienko. O. Widzicie, nic kompletnie nie widać. A tam nie będę łaził, bo widzicie, tam jest sad, jest droga. Dobra, kolejny sad. Idziemy dalej. Shit. Trzeba to uważać naprawdę, bo można się wykończyć. Nawet bez pomocy sił wyższych. Powiem wam tak, ja tu spróbuję podejść. Na tyle, żeby... O cholera, to się rozlatuje. Żeby wam pokazać. A widzicie, tak to wygląda. Ja kiedyś tam w środku byłem, tam nic nie ma. Ale ogólnie widzicie, jak on się zapadł w ziemię. Widać, jakie to grube było, co najmniej 2,5 cm same sztaby metalowe. A tam to pewnie 2,8. Sam beton to jest grubość co najmniej 50. Tu jest tak samo z 50-60 cm, dach jest 80 pewno. Więc widzicie, jakim to bagnie siedzi. O, tam widzicie, mogę dojrzeć. Nic tam nie ma, śmierdzi niesamowicie, więc jeżeli ktoś ma wrażliwy węch, to nie przychodźcie tutaj. Jest tu bagno, nie radzę tu w nocy przychodzić, bo naprawdę może to się źle skończyć. O, shit. O mało sam bym się nie wypierdzielił w to szambo. Dobra, idziemy teraz zobaczyć ten na górze. Fuck. Sobie wejdę na górę. O, zobaczcie, jestem sobie na górze. Ta piorun elektryk wszędzie się wbije. No więc mówię, jestem na górze. Mamy sady w górę rzeka Rwali. Tam mamy samą górę. Mamy to bagno. Strumyczek, który płynie. Nagrywam w 1080p w 60 klatkach. Bo będzie fajniej widać. A, wejdę jeszcze na górę. No i widzicie, jak to wygląda mniej więcej. Sobie oddalimy. A nie da się. W sumie i lepiej. Tu widzicie, tak to wygląda. Nie jest za fajnie. Mówię, nie radzę tu przychodzić. Nie przychodźcie tu w nocy i nie chodźcie po tym obiekcie, bo może komuś się stać krzywda, naprawdę. Apeluję do was serdecznie. Ojojoj. Sam bym się teraz wyłożył epicko. Gdybym się zdyskryminował. Dobra. Okej. To więc ten obiekt mamy zaliczony. Wracamy na górę. I idziemy do stanowiska, gdzie było działo przeciwczołgowe. A działo znajduje się gdzieś tam. Muszę przerwać, bo muszę sobie buta zawiązać. Okej, już. Więc idziemy w tamtą stronę. Ja tylko sobie zerknę, czy mój wehikuł czasu jest. Pierdziele. Człowieka 10 lat tu nie było, a zarosło jak cholera. Okej, wehikuł czasu stoi. Z poprzednich moich filmów mogliście sobie przyjrzeć Riverside'owi 920, teraz w wersji offroad. Uwalony w glinie niesamowicie, będzie dużo oczyszczenia. Dobra,
Musimy iść tam. Ojej, jak ja kocham takie przeprawy. Ajajaj. Cholerne. No badyle. Nie ma nic gorszego, powiem wam szczerze, jak się wyłożyć na badylach jeszcze. 10 lat mi tu było, nie było. Przepraszam, bo jestem zdyszany. Wejść tutaj z rowerem to jest jeszcze nic. Rower, jak widać, jest tam. My idziemy dalej. Ja wolę zrobić jeden potężny film z tego. Już dochodzimy do miejsca przeznaczenia. Jeden potężny film z tego miejsca niż 500 mniejszych. O, tu jest to bagno i tu mamy działo, a raczej było działo. O jasna cholera, powiem wam szczerze. Jak ja tu kiedyś byłem z kolegą, to zrobiliśmy to takie wejście. Tu jeszcze były... O, moja lina została jeszcze. Tu się po linie człowiek wspinał. Pyk. Dobrze, że moja lina została. No i... o, tam mamy studnię. Też tam pójdziemy. Ale wejdziemy do środka. O, cholera jasna. Myślę, że ci się da wejść. O, jak widać, jak ktoś tu coś próbował, poczekajcie. Niedostępna latarka. Szkoda do cholery. Jak widzicie, powiem wam szczerze, nie wziąłem ze sobą latarki. To przejdę trochę, żeby tu światło wpadło. Ale nic tu ciekawego nie ma. Na suficie jakieś zbrojenie, sufit też jest mocno spękany. Nic tu nie ma, jest po prostu, wiecie, kupa gruzu, kamieni, ktoś coś próbował tu kopać, ale mu chyba się nie udało. Samo wejście ma prześwit 50 cm, bo sam bunkier też osiada nieźle. Więc za kilkanaście lat wejścia do niego nie będzie. Tam jest cypel z góry, a tam pójdziemy za chwilę. Dobra, wydostaję się stąd i idziemy dalej. Dobra, jestem upierdolony jak zwykle. Dobra, lecimy dalej. Tu jest góra jeszcze. Radzę się trzymać, kurwi. Wiecie, co jest najgorsze? Jak łapiesz się, cholera, za ci komórze. Wow. Mamy szczyt bunkra. No, jestem na samej górze. No i tu jest, o, tam jest te okienko. Może bardziej pokażę. O, tam widzicie? Jest. Tam jest to okienko. Tu nie będę wchodził bardziej na to, bo to grozi naprawdę zawaleniem. I dla dobra własnego nie radzę wam wchodzić na to. A teraz zejdziemy do studni. Oła, nie ma to jak w pysk dostać gałęzią. Teraz jeszcze jakieś pnącze mnie, kurde, złapało. Shit. Puszcza ich, cholero jedna. Po prostu, ludzie, ja kocham. Oż, cholera. Zajdziemy tam dalej. Więc widzicie, bunker jest. Stanowisko, tu było działo. I sobie siedział Niemiec i nawalał w czołgi tam na horyzoncie, które sobie jechały brzegiem Wisły. Lina. I schodzimy. O, gorąco. Powiem wam tak, używajcie liny, jeżeli chcecie żyć, jak w Terminatorze. Chodź ze mną, jeżeli chcesz żyć. Wypierdalaj. Więc tak. Nie ma tutaj dzika róża. Uważajcie, jak chodzicie, bo tu mamy podłoże gliniane. I naprawdę możecie poślizgnąć się i zrobić sobie krzywdę. To tutaj jest bardzo łatwo. Oho, ale szambo. Tak, to też uprzedzę was, uważajcie na dzikie zwierzątka. W postaci dzików, które tu widać, ała, przychodzą sobie.
No i o, tam mamy tą studnię, co ją Niemcy zrobili. I stąd brali wodę. Ona jest głęboka, ma ponad setkę metrów, stówę. Bo przyjechaliśmy tu z linką i obciążnikiem kilogramowym, spuściliśmy na samo dno 100 metrów. Jakby ktoś się tu wpierdolił, to życzę mu tylko, żeby ratownicy dotarli bardzo szybko na czas i żeby umiał pływać. Nie będę się co wywoził do tej studni, bo to jest studnia jak studnia, więc nie ma co. Została tutaj przez Niemców pobudowana i tyle. Są wzmianki. Ja też to sądzę, że pod całą górą są schrony, tak zwane wary, na ileś tam tysięcy ludzi. W razie jakiegoś kataklizmu. Te wary zostały jeszcze z czasów jeszcze przed. No. Uf! Widzicie? Aż się zsunąłem. Te wary to zostały pod tą górą zrobione jeszcze w czasach przed cholera wie jakim, chrztem Polski. A mianowicie wam powiem coś takiego. Jest, kurde, ale tu przejść się nie da. W kronikach polskich, bo taka wzmianka, że Mieszko pierwszy biegł, bo jakiś tam woj go gonił, czy niedźwiedź. Wpadł do jakiejś tam groty, a potem wyszedł. I wszystko było zrównane z ziemią. I tyle. I tu się kończy. Jeżeli ktoś to nie wierzy, to niech dobrze poszuka, znajdzie opowieść o tym zdarzeniu. Ja to czytałem i naprawdę jest to ciekawe, że nagle nic nie ma, pyk, wpadł i jest. O. 16 minut. Dobry film. Ciekawy jestem, czy Riverside stoi cały czas, stoi. Dobrze jest, Riverside jest, to wszystko nam się uda. 16 minut. Ten film, kopię tego filmu zostawię sobie na dysku. A resztę rzucę na YouTube'a, tak jak wam obiecałem kiedyś. Ja pierdzielę, buty upierdolone do prania. Tak to wygląda. Więc byliśmy tam na dole i byliśmy tam przy dziale. Dobra, do meritum kończąc na dzisiaj, żegnam was z tego pięknego miejsca z fortyfikacjami, które zostały tu po II wojnie światowej. Żegnam was też Riverside, który poświęcił czystość, aby tu dojechać. Dobra, trzymajcie się, miłego dnia życzę.